Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konradowicz. A dzisiaj na 3 lokomotywki prowadzimy pociąg do stacji, która się nazywa Fabryka Żywności i Miasto, czyli FF. Teraz wyjeżdżamy, następnie jedziemy w prawo. W prawo, nie w lewo. Weźmiemy dzisiaj paliwo. Ludzi składzik 530 ton brutto. My chcieliśmy jechać do tej HB, tu i tu w lewo. Można też jechać tutaj i tą pętelką, ale tam chyba było mocno pod górę i chyba tędy będzie nam lepiej. Mi się bynajmniej zdaje. Dobrze. Teraz wyjeżdżamy, potem jedziemy w prawo i w lewo. Znowuż do SM powinniśmy mieć już mniej więcej trasę ustawioną. Jest kawałek też pod górę. Się nie mylę. Jest pod górkę, jest kawałek, no. Ale mam rację. Już teraz nie będzie szło tak żwawo jak ostatnio. No, stromy podjazd. Mówiliśmy, że gdzie? W lewo. Może po zapisie się ustawiło inaczej. Dobrze, tędy my chcemy jechać. Trochę zwolniliśmy, ale już wyjeżdżamy, całe szczęście. Tego co tam było pod górę. Dobrze. Super, jedziemy. Już teraz będzie w miarę prosto. No i to widzicie, jedziemy na 3 lokomotywy. No to są te najsłabsze w grze, najgorsze. Studzimy silnik, tu jest rurki. Póki dajemy radę, to czemu nie? siamy z to dziwa. Paliwo jest, jest. Dobra, i dajemy gazu. Oczywiście delikatnie. No jest to ciężkie brutto. Znaczy nie jak na nasze standardy, ale jest to no w miarę długi skład. Co by nie mówić. Na ten skład potrzebowaliśmy licencji już te długie pojazdy poziom drugi, nie? Nie, my ostatnio już prawie jechaliśmy z tak długim składem jak ten. Tylko że dwoma lokomotywami. Zaraz powinno być jakieś przyłącze z lewej i potem drugie i potem w prawo. Dobra, w sumie to ciśnie. O, 50 jest. Się nauczyłem, że jak kliknę sobie Alta, wtedy mogę wyjechać na drugi ekran i mi się nie blokuje symulator, nie robi się to menu, nie? Ja sobie mogę na spokojnie wyciszyć mikrofon. Jest super. 40. Mówię, no demonem prędkości to ten skład nie jest. To wiadomo. Ciężkie. Mam nadzieję, że my w ogóle dobrze tu pojechaliśmy. Oczywiście, że nie. O matko. My jedziemy naokoło górami. Ale żem zrobił. My jedziemy górami naokoło. Tylko świntę. To tak nie miało wyglądać. Fajnie. Zamiast pojechać górą z skrótem, to my jedziemy całkowitym dołem, nie? Teraz też się na to patrzy. Super. Tu mamy wycieczkę krajoznawczą. Z beczkami. Mam nadzieję, że się paliwo nie skończy. Już teraz i tak nie mam innego wyjścia niż jechać tędy. Ciekawe, na którym etapie my w ogóle jesteśmy. Ciężko określić. Żem się wybrał. Też się utrudnia życie. To miało być tak. Mieliśmy na tym pierwszym pojechać w prawo i potem w lewo. Ja nie zauważyłem tego jednego zyzla. ma sensu się cofać nawet do tamtego rozjazdu już teraz. Możliwe, że w sumie jesteśmy już gdzieś tu. Tu jest 30 i potem więcej, mam nadzieję. Mówię, jedyne co nas ogranicza to paliwo, nie? Najbardziej. To jeszcze nie był ten zakręt. Gdzie my jesteśmy? Może to będzie ten zakręt. Niepotrzebnie robimy takie duże kółko, nie? Wagony jadą za nami, więc nic im nie jest, całe szczęście. Już tyle dobrego. I tunel. Ciągnie ta lokomotywa. 60 i 70 to jest jej prędkość maksymalna, to dobrze jedź. Dobrze, to będzie zwolnienie do 50 przed nami. Czyli aktualnie jesteśmy tu w tym miejscu. To będzie ślaczek i po tym już będziemy sobie ładnie odbijać w prawo. Nadzieja. i z rurki. Co nie gazujemy. Jak nas powinna cała masa tego składu zacząć trochę spychać. Widzicie, przyspieszamy, więc no, nie ma sensu grzać. Zaraz i tak będzie rozjazd. Tam jest ten mostek, to my będziemy przed mostkiem odbijać w prawo. Dokładnie. Że na szybko sprawdzimy. Tu na pewno w prawo. I w prawo. Przehamujmy lekko. Super. Dobrze, że dotankowałem tego paliwa, bo by było kiepsko. I 70. Lecimy. No dobrze, 60, to już nie lecimy. Trochę polecieliśmy. No dobrze. Pamiętaj, że tam potem przed tym SM sobie rozjazd zmieni, że chcemy tamtędy jechać. Dobra, to i tak będzie w dół, to nie ma sensu przyspieszać do tych 70. A tak jak mówiłem, jest to ciężki grud to. Aż do 40? Dobrze hamować. Już jest znowu 60. Nie ma sensu na razie przyspieszać. Tu już jest 50. Popracujmy sobie na obrotach jałowych, póki co. Mi się wydaje, że mocy i paliwa to nam się przyda jeszcze trochę na dalszy odcinek trasy. Myślę, że za niedługo powinniśmy dojeżdżać, mam nadzieję, do tego rozjazdu. Tu w lewo i już potem będzie prosto na ten rozjazd. No i trochę mocy pan. Trochę więcej. Jeszcze więcej. Dobrze, 60 wystarczy, o, akurat jest ograniczenie, tam było do 100. Na pewno bym się tam zdążył do tej 100 rozpędzić, nie? Kawałek przejechaliśmy, no powinno wystarczyć tego paliwa. Ja się boję o te góry, co tam są, nie? No i dojeżdżamy. Tutaj. Nie ma co też co się rozpędzać, bo zaraz dojedziemy do tego SM-a. Nie wiem, jak tam są rozjazdy poustawione. Czy przejedziemy tak po prostu, czy też i nie. Tak zresztą to już jest 60. Pod górę czy z górki? O, na dół. O panie, i tak będziemy się rozpędzać. Tutaj i teraz będziemy się trzymać na prawo. 90. To jest wódny 90. No teraz będzie o wiele mniej, jak dobrze kojarzę. Widzicie? 80. Tak się będzie zmniejszać. Na razie nie hamuję, póki się rozpędza, to niech się rozpędza. Wagony jadą, jadą. Trochę dohamować. My to na prawo uciekamy. No właśnie. Teraz przejdziemy przez tor B. Musimy przejechać. No i super. Jednak nie było ustawione odpowiednio, ale już teraz jest. Tu jest i my tu musimy jechać w lewo, nie? Moim zdaniem. By w ogóle gdzieś dojechać. Tam są kozły oporowe. Z tego co widziałem. Tam już nic nie ma. Tu jest już z góry. To lecimy. 70 to było. Resztę zobaczycie, drodzy Państwo, już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa pa!